Zaczynamy konferencję prasową po meczu Chojniczanka Bytowia Bytów. Przy frekwencji możemy zapisać cyfrę 2168, a na konferencji gośćmi oczywiście są trenerzy. Ze strony Bytowi Bytów trener Adrian Stawski, ze strony Chojniczanki Chojnice trener Maciej Bartoszek. Oczywiście zaczniemy od komentarza trenera gości. Przyjechaliśmy tu na pewno po zwycięstwo, dużo u nas się działo w ciągu tygodnia. Chcieliśmy bardzo mocno wygrać dla Filipa Burcharda i jego córki, która walczy o życie. W poniedziałek będzie miała operację, dlatego też absencja Filipa, którego dzisiaj nie mogło z nami być. Ciężki okres dla tego zawodnika i dla jego córki Latiki. Jest zagrożenie życia i bardzo chcieliśmy wygrać to spotkanie właśnie dla nich. Początek meczu, tak jak chcieliśmy zagrać, tak zagraliśmy. Mieliśmy kilka sytuacji. Jedna na pewno taka, która powinna się skończyć bramką. Miał Wolski praktycznie troszeczkę mocniej uderzyć i myślę, że piłka znalazłaby się w siatce. Niestety jeden z zawodników Chojniczanki wybił tą piłkę praktycznie z linii. Później mieliśmy jeszcze sytuację Michała Jakubowskiego, którą bramkarz bardzo dobrze pobronił, a niestety dostaliśmy bramkę. Zagraliśmy dzisiaj bardzo ambitnie do samego końca, tak jak chcę, żebyśmy grali, bo jakbyśmy tak zagrali tydzień wcześniej, to myślę, z całym szacunkem i dla Jastrzębia, to ten mecz na pewno potoczyłby się troszeczkę inaczej. Wróciliśmy do tego, co graliśmy wcześniej, do tego mocnego zaangażowania, dobrego przygotowania fizycznego i myślę, że to było widać, że do samego końca zespół bardzo dużo biegał, bardzo dużo walczył i bardzo mocno chciał tą bramkę strzelić. Jeszcze raz gratulacje dla chłopaków, a dla Ciebie Filip i dla Tiki. Będziemy się modlić, będziemy razem z Tobą w tym trudnym okresie dla Ciebie i całej Twojej rodziny. Dziękuję. I o komentarz poproszę trenera Macieja Bartoszka. No tak, odnośnie meczu. Na pewno chcieliśmy wygrać to spotkanie. Na pewno było widać, że od pierwszych minut może nie do końca jeszcze układała nam się gra, ale z każdą minutą gdzieś zaczęliśmy stwarzać coraz groźniejsze sytuacje i stworzyliśmy tych sytuacji kilka, po których powinniśmy strzelić więcej tych bramek. No ale tak to już jest. Jeżeli się nie trafia, no to wtedy trudno mówić o zdobyczy bramkowej. Na pewno zawodnicy do końca dawali z siebie wszystko i na pewno jeżeli chodzi o wolę walki i ambicje, nie mogę niczego odmówić, ale na pewno również sprokurowaliśmy sporo groźnych sytuacji po swoich błędach dla przeciwnika. Przeciwnik zresztą też dzisiaj bardzo dobrze dysponowany, grał bardzo ciekawą piłkę. Myślę, że w ogóle mecz mógł się podobać, bo przez większą część czasu gry naprawdę było widowisko moim zdaniem na wysokim poziomie. Ale my też nie wystrzegliśmy się błędów, popełniliśmy sporo błędów taktycznych, które musimy wyeliminować już przed kolejnymi spotkaniami. Ze swojej strony dziękuję zawodnikom za zaangażowanie i za wolę walki, ale z drugiej strony już sobie mówiliśmy w szatni, że czeka nas trochę pracy i po prostu musimy mocno popracować nad pewnymi elementami gry po to, żeby ta gra nasza wyglądała lepiej. No, odnosząc się do bardzo przykrej sytuacji rodzinnej Filipa, no to jesteśmy z Filipem, jego rodziną i też trzymamy kciuki za pomyślność w operacji, tak, bo z tego co wiem, niedługo córka Filipa przejdzie operację, także ściskamy mocno kciuki i wierzymy w powodzenie tego zabiegu. Dziękuję. Dziękuję, prosimy o pytania. Michał Sarko, czas pan jest dobry rzeczy, panie trenerze. Miał pan dobre miejsce, żeby przyjrzeć sobie tej sytuacji z bramką na 1-1. Co tam zawiodło? Bo z mojej perspektywy wydawało się, że
Jurek Letniewski miał troszeczkę za dużo czasu i miejsca, żeby właśnie w tym sektorze boiska się właśnie znaleźć i no w ten sposób uderzyć sam strzał, już było według mnie nie do obrony, bo bardzo precyzyjne uderzenie, ale co tam zawiodło właśnie z tej naszej strony przy tym? Tak, no przede wszystkim miał za dużo miejsca, za dużo czasu, nie chcę na gorąco tego oceniać i rozliczać tu zawodnika, będziemy się rozliczać w szatni, ale tak, no jeżeli się pozostawi zbyt dużo miejsca, to Letniowski bardzo dobrze uderzył tą piłkę, zresztą dostała jeszcze po ślizgu, tak naprawdę moim zdaniem bramkarz tutaj był bez szans przy tym strzale. Jak to jest wrócić do piłki po kilku miesiącach, ten zapach szatni i murawy, czy tego właśnie trenerowi brakowało? No to zawsze trenerowi brakuje, tak, ale dobrze się czuję, no ja się tutaj w Chojnicach zawsze dobrze czułem, także powrót dobry. Może pewien niedosyt na pewno po meczu pozostaje, ale już tutaj sobie z Jakubem też rozmawialiśmy, że poprzedni debiut też był na remis. Czy są jeszcze jakieś pytania? 1-1 też wtedy był skromny. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to na tym kończymy konferencję. Dziękuję za obecność. Dziękuję bardzo.